tvpodkarpacie.pl. Na 370 pracowników SPZOZ w Lesku tylko kilkanaście osób wzięło udział w pikiecie protestacyjnej, do której doszło dzisiaj przed siedzibą Leskiego Starostwa Powiatowego. Ludzie naprawdę się boją. Boją się o swoją pracę, bo ten teren jest naprawdę terenem biednym, nie ma miejsc pracy. I każdy chce pracować dzisiaj, każdy chce tą rodzinę jakoś utrzymać. I to jest chyba przyczyna tego wszystkiego. Pikieta stanowiła niejako przestrogę dla rządzących powiatem leskim, by w przyszłości nie posuwali się do praktyk, które mogą skutkować bardzo negatywnymi konsekwencjami dla szpitala w Lesku. Pikieta nasza w dniu dzisiejszym ma na celu dobro naszego zakładu pracy, dobro innych zakładów pracy w powiecie leskim, żeby już nigdy nie zdarzyła się sytuacja taka, jak zdarzyła się 31 października, żeby starostwo i zarząd nie naraziło nas na taką sytuację niebezpieczną, drastyczną wręcz, jak 31 października. Związkowców z Leska wspomógł Andrzej Szal, wiceprzewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność. Ponieważ jest tutaj zagrożenie utraty miejsc pracy, to związki w tym temacie muszą zabierać głos. My nie kwestionujemy jakby podejmowania decyzji przez starostwo, bo starostwo, zarząd i Rada Powiatu miały takie prawo, tylko dla nas jest wątpliwe, że podejmowane to jest w takim czasie, w takim charakterze, z pominięciem niektórych procedur. Starosta był przewodniczącym Społecznej Rady Szpitala. A od sierpnia 2011 roku cały czas ta rada pomysły pana dyrektora o poszerzenie działalności, podniesienie standardów leczenia jakby akceptowała. Akceptowała też w związku z tym branie kredytów, a dzisiaj się okazuje, że szpital jest źle zarządzany. Nie wszyscy protestujący zgodzili się z diagnozą władz powiatu dotyczącą szpitala w Lesku. Fakt, że zadłużenie szpitala było i jest kolosalne, ale były już pierwsze symptomy poprawy, stabilizacji, potem poprawy, może niewielkie, może małe, ale efektem ostatnich miesięcy nawet było otwarcie SOR-u i OIT-u. I wydawało się, że już jest droga przynajmniej wyprostowana, że możemy powolutku dążyć ku lepszemu. Jestem zaskoczony. Jestem po prostu zaskoczony i nie wiem, co o tym myśleć. Nasz dyrektor był człowiekiem młodym. Wydawało się, że już sobie z tym wszystkim radzi. W miarę to wszystko zaczęło się polepszać. No i tu niespodziewanie taka bomba. Zdjęli go zupełnie, moim zdaniem, niesłusznie. Choć nowy dyrektor SPZOZ w Lesku został wczoraj powołany, opozycję niepokoi przyszłość lecznicy. Nie wiem, co się wydarzy. Niepokoi mnie jedno. Powołanie nowego dyrektora, osoby emerytowanej na to stanowisko na kolejne 3-4 miesiące może przedłużyć okres takiej bierności i bezwładu. Czy włodarzom, zarządowi zabrakło odwagi, żeby przyjść i powiedzieć trzy słowa? Społeczeństwo wam wystawi rachunek. Za niedługo, za rok czasu. Dziękuję bardzo wszystkim. Już wiem, że była pikieta, natomiast wcześniej nie wiedziałem, że była pikieta. Wiedziałem, że ma się odbyć i nawet byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Niestety jakoś mi to umknęło mojej uwadze. A umknęło z jakiej racji? No po prostu nie widziałem tej pikiety. Aha, taka mała była? No nie wiem, w ogóle nie byłem poinformowany, że jest pikieta, ani pikieta do mnie nie przyszła, ani nie otrzymałem żadnych tutaj postulatów, ani prośby o spotkanie, nic takiego do mnie nie wpłynęło, więc jestem troszkę zaskoczony. No tutaj na parkingu mam widok z okna, nic się nie działo, więc myślałem, że po prostu została odwołana. Jeśli by przyszli, na pewno bym się z nimi spotkał, wysłuchałbym argumentów, tym bardziej, że ja tutaj miałem już czwartego spotkanie ze związkami zawodowymi i pani Orłowska nie przyszła na to spotkanie, a wszystkie pozostałe związki były i byłem troszkę zdziwiony, że nie chce spotkać się ze starostą, nie chce usłyszeć bezpośrednio jakiejś argumentacji naszej na temat tych ostatnich wydarzeń. No po prostu od razu jak gdyby była nastawiona chyba na taką eskalację konfliktu w typie pikieta. Mam w tej chwili sygnał bezpośredni
z SPZ w Lesku, że załoga jak gdyby murem stoi już za nowo powołanym dyrektorem, że są w ogóle zniesmaczeni tym zachowaniem tego związku zawodowego czy tej grupy osób. Oczekują właśnie na wyciszenie całej sytuacji, na to, żeby spokojnie przez te 3-4 miesiące do konkursu przygotować kontrakty na przyszły rok, wybudować lądowisko dla helikopterów. Nowy dyrektor zapowiedział, że żadnych zwolnień w tym czasie nie będzie. Pobory zostały zapłacone przed terminem. Mam nadzieję, że tak będzie już do końca jego tutaj funkcjonowania. Pikietą zaskoczony był powołany na stanowisko dyrektora SPZOZ w Lesku Jan Długosz. Plakat wisi, akcja protestacyjna. Bo starosta mnie z tamtej strony przywiózł. Ale potem wyszedłem, wróciłem z tej strony. Patrzę, akcja protestacyjna. Myślę, ja ci licho. Nowy dyrektor jest daleki od stwierdzenia, że sytuacja leskiej lecznicy jest dramatyczna. Sytuacja jest trudna, finansowa, ale to w każdej jednostce jest trudna. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Po prostu trzeba pracować. To wirtualnie wygląda 15 milionów. 15 milionów zadłużenia, z tego 4,5 bodajże, ile mi tu przekazywano, to jest zadanie zrealizowane już ku końcowi. To jest SOR, do której środki mają przyjść z urzędu centralnego. To jest w ramach tego restrukturyzacji Unii Europejskiej. SOR jest gotowy. O, jest gotowy, pracuje, zakontraktowane są usługi. Ale rozliczenie projektu. A rozliczenie? No, na pieniądze czekamy. Bo to jest duch. Pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o lądowisko, jest ta kwota przyznana docelowa przez panią wojewodę. Powiem tyle, że słusznie i celowo, że takie coś będzie. Zadanie zruszamy w przyszłym tygodniu. Realizację. Dzisiaj podpisałem już umowę. Ja wyznaję zadanie takie w zasadzie, że jeśli się chce, to jest 60% tematu załatwionego. A 40% to są problemy i te inne tematy. Najważniejsze to trzeba chcieć. A tak jeszcze pytanie, czy w konkursie ma pan zamiar wystartować? To za daleka droga. My się umawiali tylko na okres do konkursu. TV Podkarpacie.pl